Witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcineczek z, jakby to powiedzieć, przetrwania na tratwie. Generalnie, no niestety, dzisiejszy odcinek może być, no, że tak powiem, dosyć smutny. W sensie takim, że na pewno się nie wybierzemy na wyspę. Ponieważ nie mam żadnego akumulatora, przegapiłem ostatnio tego, no. To co było? Kupca, więc no, wyszło jak wyszło. Najgorzej, że już mi się nie mieści tutaj, wezmę może te akumulatory stąd. Tę wodę chyba też. I tutaj zbieramy te surowce z wyspy, które tam były ciekawe. To chyba zwykła szmata jednak, sorry. Bardziej to. Najlepsze, że zbieram, a nie mam co z tym robić. Znaczy, co z tego robić. Co, kamień chyba jeszcze. I tyle. I tyle. Tutaj co my trzymamy? To miał być chyba co kupiec chciał no, na handel. Tu mamy kolejną mam akumulator. I on nie wiedział. Dobra. To może nie będzie tak źle. To nie będzie tak źle, mówię wam. Dobra, dajmy tak. Proszę bardzo. Czyli jednak na jakąś wyspę się udamy. Aha, tu, że mamy iść spać. Weźmy całe żarcie. Zamieńmy może tak. Niech się robi, co ma się robić. Dorzućmy do pieca. Dzidę mamy, to mamy. Dobra, to trzeba by zrobić porządek. Gdzieś. Kurde, ja mam taki pieprznik, że tak powiem. Tym wszystkim. Że sam nie wiem, co gdzie leży. Głowy są tutaj. Po 10 sztuk maksymalnie. Dobra, kwiatki. Kwiatki też widzę, mają ograniczoną ilość. Wędkę zostawiłem. Bo się bałem przeciążenia. No czy ten? Pytanie tylko. Zdawało mi się, że samolot słyszę. Dobra, tak czy siak. Tutaj co my mamy? Ja już po prostu nie wiem co, gdzie mam. Na serio. Tak to porozwalałem wszędzie, że to masakra. Tutaj szmaty, tam szmaty. Tutaj kwiaty. Tam bez kwiatów. Tu pociski. Po prostu masakra. To chyba tutaj. To jest chyba jakieś inne jedzenie. Dobra, dajmy tak. Lin mam 50, to mi na razie nie potrzeba. To co tutaj mamy? Też tego mięsa. Dobra, to możemy to wrzucić. Rybka. Zaraz to było tam. Tak, z tego co widziałem, te. Czyli tu mamy surowe, to mamy gotowane. Masakra. Dobra, to może tą rybkę tu rzucimy, skoro to są jakieś ryby. O, tutaj widzę, jest jakaś ryba, kolejny akumulator zużyty. Kolejna ryba. Może tutaj będziemy trzymać ryby. Widzę, że się stakują elegancko. Dobra, co tu jeszcze na szybko? Mamy hak. Tak, dobra, to ma
mamy dzidę słabszą, tu mamy kolejną rybę i kolejną wędkę. Na bogato. Kapustę możemy zostawić tutaj, przełożyć tutaj. Ziemię widziałem na górze. Taka ten gra, co gdzie jest. Dobra. Idziemy zatem, zasadzimy co nieco. Nie wiem, co ja tutaj zasadzam, ale skoro mam, to sadzimy. Od razu podlejemy. Kątem oka spojrzałem, czy mamy co pić. Znaczy, że nam się chce pić ten deseń. Dobra, coś jeszcze tu porządek zrobić mogę? Co tutaj było? Ziemia, marchewki. Dobra. Tu nic. Deski, szmaty. Wszędzie te deski, wszędzie szmaty. Tu mamy pistolet, dobra. Może tu, gdzie mamy pistolet, warto by było trzymać też pociski wszystkie, co? Szczepan. Weźmy tak. Okej, dwa przeleciały na tamtą mańkę. A, właśnie, kurde, zapomniałem, jak ta moja palemka rośnie. Ona jest na górze. Panie. To się... Długo to się robi. Podlejmy. Bo nam uschnie. Ciekawe, kiedy będzie można zebrać. Dobra, jak tam? Zaraz, za wysoko jestem. Nie rozumiem tej maszyny. Jak ktoś wie, o co chodzi, to bym poprosił o cynkę. Dobra, mamy pierwsze parametry. Gdzie mamy płynąć? Może od razu weźmy się, przygotujmy. Zakładam, że to się przyda. Dajmy to tak. Wędka. Przełożę z jednego miejsca na drugie. Łuk, łuk, okej. Co ja tam chciałem zobaczyć? Najbardziej na wyspie się przydaje to. Złom i deski, dobra, to mamy pod dostatkiem. Jedzenia jest. Zacznijmy się opijać, a zatem zanim się druga mapa regeneruje. Desek nie włożyłem, serio? Grą, żeby na wyspę polecić opitym. Co zatem zrobimy? Woda, siły doda. Niedługo 22 level. Okej. Tu jest okej. Nie mam co zasadzić, serio? Taka smutna ta pusta skrzynka jest. Nie mam nasion. I tutaj też nie ma nasionek. I tu zakładam też nie ma nasionek. Chyba, że coś z tego się da zrobić. Co to było? To się chyba da jakoś rozbijać. Dobra, w każdym bądź razie woda się zrobiła. Zaraz się kubeczek zużyje, tak. Zróbmy zatem kolejny. Okej. Drewno, drewno. Tutaj też drewno. Teraz się kubełek znowu zużyje. Laj Stefan. P
pewnie ostatnie napełnienie wiaderka. Normalnie w tym świecie wszystko się zużywa szybciej. Okej. Gdzie? Kolego. Jak miło, że ci się zeszło. No to cóż, 3 mięcha mamy. To wam. Z steaka. Gdzie my te mięcha trzymaliśmy? Nieusmażone. Tutaj? Nie. Dodajmy tak, tak. Głowa rekina była bodajże... Chyba na górze była. Dobra, trudno. To my damy tutaj. Ej, kubełek, co my tam mieliśmy zrobić? Kubełek nam się złożył. Serio, no możesz wytworzyć. Nie mam łachów, panie. Łachy ważna rzecz, jak widać. Dobra. Bez łachów nie zrobimy kubełka. Dobra, stawimy tą wodę. Tam nic się nie stało, ale... Chciałem sobie ugotować. Tu jest woda. Super, chciałem drewna nałożyć. Właśnie to mnie wkurza, że jakby nie ma takiego kolejkowania. Jakbyśmy chcieli. Dobra, polane. Polane. Tu jeszcze muszę polać, dobra. Zjemy rekina i lecimy. Myślałem, że jakaś nietypowa beczka. Samolotu nie widać, kupca nie widać. Bierzemy to. Gdzie ty to wrzuciłeś? Aha, tutaj. Dobra, jedz. Jedz i rośnij. Wody mamy. Zakładam, że to jest woda. Nie pusta butelka. Butelka wody, dobra. Na jedzenie, na opici, dobra. Weźmy kolejne namiary. Wrzućmy je tutaj. Nie ma po co chodzić z dwoma namiarami na raz. Czyli tak. Okej. Lecimy. Duża wyspa. Akceptujemy. Już te wyspy się zaczynają powtarzać, no ale... Dzida. Szybkie rozejrzenie się. Tak, byliśmy tutaj. Tu byłem, to Nehalik. Ta cudowna muzyka. Dobra, bierz dzika. I tak nas zaatakuje i tak. Dobra. Głowa dzika. Głowa dzika jest dzika. Zbieramy dalej. Nie wiem, kiedyś jakiegoś pieca dorobię. Żeby z tego korzystać. Bo oczywiście zrobili tak, że wybudowanie pieca jest chyba na ostatnim poziomie. No przecież szybciej zrobiliśmy ten radar i tak dalej, niż budowę pieca panowaliśmy. Po prostu inna sprawa. Piec hutniczy na tratwie drewnianej to. A może nie byłem nigdy na tej wyspie, bo jakieś takie nowe budynki są obce mi. Obce. Zaraz zobaczmy. Jeden klucz, 3 skrzynki, 2 wiadomości do odczytania. Dobra. O, od razu klucz jest. Miło. Zorganizował mały magazyn z opatrzeniem i szlakami. Prawie na całej wyspie. Pozostaje tylko zająć się mostem. Okej. Nie wiem, tak te fonty czasem są dobrane, że
Konia rzędem temu, kto to odczyta, płynie. Konia rzędem? Co to jest rząd? Koń to wiadomo. Za rzędem. Jakiś ten... Lajce? Co? Nie, no lajce to lajce. Aj, co my tu mamy? Nic nie mamy. Tutaj na górze trochę się chaotycznie na tej wyspie ruszam. A właśnie, odkryłem to, że mamy takie rzeczy pozbierać. To wtedy coś dostaniemy. To odkryłem na ostatniej wyspie. Dlatego zaczynam wszystko zbierać, co się da. Właśnie ile drewna trzeba zbierać? 13. Okej. Okay. Żeby zbierać drewno, to trzeba coś takiego robić. Chodzi się od drzewa do drzewa i czasem coś się uda zebrać. A to może zrobimy na końcu. Zajmijmy się najpierw jelonkiem, Bambi. Dobra. Przedmiot niedostępny. Aha. Dobrze, to raczej skałki to powinniśmy wykopać. Kwiatków nazbierać, dwie szmaty. Z drewnem będzie najwięcej problemów, mi się wydaje. To są szmaty. Zwane łachami. To jest to złom. Tu mamy drzewo. Tu mamy kwiatek. Dobra. O, jest pierwsza deska z drzewa. To jest takie dziwne, że jest tyle drzew, z których powinna każda deska przynajmniej jedna wylatywać. A jak widać, wcale tak nie jest. Nic nie znaleziono. Nie znaleźliśmy deski w drzewie, no niestety. Dobra, bo na serio może się zajmę najpierw eksploracją tej zagadek i tak dalej, a potem będę się martwił o brakujące deski. Kwiatki możemy zbierać. Kolejna skałka. Z tą beczką nic nie zrobię. Ej, z kolegą. A poczekaj. Oj. Chodź tu do mnie. Bo to będę te głowy jelenia wywalał. Coś tu dają? Chyba nie. Chyba. Może jak odkryję w 20 odcinku, że ten... Że może jakoś te torby otwierać. Dobra, zdecydowanie tu nie byłem. Dobra, trzeba usystematyzować to zwiedzanie. Szybko się zużywa ten ciaporek. Ej, ciaporek, dobra. Jak tam idzie? Złom już zebraliśmy, szmaty jeszcze na pewno. Oho, coś mnie atakuje. Siema. Słyszałem, jak tupał. Tu byłem? Byłem. Dobra. Nic nie znaleziono. Znaczy się mówię, a dalej to robię. O, tu mamy kwiatek. Dobra. Kwiatek. Zastanawiam się, czy coś z tego można by było wyłowić. Ale nie daje wędki. Zarzucić. Pisze, że to nie tutaj. Tu nie powędkujesz, drogi kolego. Tyle drzew i żadnej deski. O, ale odkryłem. Kamień. Z takiej skały jeden kamień. Brawo. Dobra, no jak już tu jestem, to warto obadać te drzewa. Ajajajaj.
jakaś wyspa i kawałek drogi. Jak niby ta droga miała się tu łączyć. Na serio. Chciałbym z twórcą tej gry pogadać i się tak zapytać, co nim kierowało, że wypuszczał tą grę. Jaki miał zamysł? Kolejna deska przynajmniej, dobrze. Bo ja tej gry nie kumam. Była jakaś katastrofa? Coś tego? Normalnie fabuła jak ten. W Dark Soulsach. Że sami sobie ją odkrywamy, dopowiadamy. Zresztą tu nie ma co odkrywać. Zasadniczo nie mam pojęcia, co tu się stanęło. Że są wyspy. Wyspy są na ogół małe. Na nich żyją ten jelenie dziki. Nie wiem, jakim cudem mogłyby się utrzymać w takim terenie. No tam, gdzie były placówki badawcze, no to okej. To rozumiem. Ludzie często na takich wyspach potrafią jakieś tajne bazy robić. Ale co akurat tu spowodowało, to ja nie wiem. To ogólnie wygląda, jakby był kawałek miasta, które jakby, powiedzmy, że teren został zalany i został tylko kawałek wyższego terenu. Aż normalnie ten. Ja się mało nie oplułem z wrażenia. Dobra, to na pewno też mamy zbierać. Jak to magazyn jest pełny? Magazyn jest pełny. To co tradycyjnie wywalamy? Głowę. Głowa jest tak. Okej. A jak przytrzymamy dłużej, to w ogóle niszczymy. Okej. No to jest dobre. Chyba. Musimy kwiatki zbierać, musimy na pewno to kopać. To się przydaje. Szeryf. To normalne. O, kolejna wiadomość? No tak, dwie trzeba znaleźć. Napiszę to, żeby nie zapomnieć. 15, 46, 15. Okej. Okay. Wygląda jak szyfr, który oczywiście zapamiętam. 15, 46, 15. Na pewno zapamiętam. Rozumiem, że to było tutaj. I jeżeli to było na samochodzie szeryfa, to może gdzieś to komisariat jakiś jest. Zakładam, że kółeczko zrobiliśmy. Fajne te budynki, tylko takie dziwnie wrośnięte w tą ziemię. Nie da się wejść. Okej, kolejna roślinka. Ją trzeba zbierać. Są wymagane do zebrania. Jakiś autobus stoi. Kwiat ziołowy. Nie da się tu wejść. Tutaj żeśmy dzika zabili, to my? Tam nie byłem. To może pójdę tylko jeszcze tak. O, dobra, kolejne łachy. Czyli brakuje desek, paru kwiatków, tej dziwnej rośliny. Skałki mamy wszystkie. Czyli jak zwykle będziemy kisić się na deskach. Wkurza mnie, jak deski mi uniemożliwią zaliczenie tego czegoś. Jestem ciekawy, cóż to za nagrodę się dostaje za spełnienie tego wszystkiego. Tych wymagań. O, policja, czyli rozumiem, że to jest komisariat. I powinien być safe gdzieś. Tak to widzę.
15, 46, 15. I trochę łachów niech będzie, to... O! To możemy zjeść od razu. Serio? To ja taki głodny się zrobiłem? Normalnie widzę, że... emocje na wyspie się udzielają. Okej. A gdzie on te puste butelki wywalił? A, tutaj. No cóż, bądźmy jak prawdziwi ci ludzie. Dobra. Zintegrowaliśmy. To możemy wziąć. Wezmę. Gaśnica. Jeszcze mi się nie przydała ani razu. Ale wiem, że bywają burze. Gościu się w lodówce schował. I prawdopodobnie taka burza spowoduje... Może spowodować pożar. Bo widziałem, że pioruny są ostre. Dobra. Zakładam, że mogliśmy wziąć co chcieliśmy. Czyli w teorii jeszcze dwóch skrzynek brakuje do otwarcia. Dobra. Hej, pozaliczajmy drzewka. Nie wiem, czy to trzeba, nie wiem, walić w to drzewo 10 razy i to losowo daje? Czy po prostu jest, że w danym drzewie jest deska i tyle? Bo tak nie kumam tego. Dobra, lecimy dalej. Czyli tak, notatki mamy, wszystkie kluczyk mamy. Ten, dobra. To jakaś chińszczyzna jest, to jakaś pagoda. Okej. Policję obskoczyliśmy. Coś chińskiego. Kolejna zagadka. Przesuwanie. Tylko pytanie jak? Serio? Okej. Weźmy tak. Ja bym ogólnie bym to oddał, a wziął tą baterię. Bateria mi się wydaje jest bardziej przydatna. Czyli jeszcze jedna skrzynka nam gdzieś została. No i wpytę drewna musimy zużyć. Znaczy znaleźć. Będę łaził teraz od drzewa do drzewa. Szukał szczęścia. Niestety. Albo jakieś deski, luzem, cokolwiek. Zaraz. Jeszcze dwa czerwone kwiatki mi brakuje, z tego co rozumiem, i trzy. Nie. Po prawej to jest to, co... A nie, tak. Po prawej to, co potrzebuję, czyli dwa, trzy i dwa. Okej. No i wpyta drewna. Zakładam, że to byłem. No ale sprawdzę jeszcze raz. Może się coś zmieniło. Dajcie. Nie, no nie znajdę 13 desek, kurde. To normalnie tak wypada z tego, z tych drzew, że masakra. Chyba, że o czymś nie wiem. To się jakoś inaczej dziabi. Dobra, to mamy kawałek. Możemy potem przejść? Okej. Okay. Rozejrzyjmy się zatem jeszcze. O, widzę roślinkę. Dobra. Dzika widzę. Nie no, to trzeba przyznać, że spora ta mapa. Myślałem, że coś się tu błyska. Tak jakby prąd dalej był. Super. Ciekawe, czy mógłbym zginąć od tego. Nie ma desek. Czemu miałaby być deski? No wyłożę się na tych głupich deskach, no. Taka prawda.
O, jest deska. Super. Jedna deska, deska na 100 tych. Kurde, nie to chciałem. Aż 3 sztuki. Wungla. Dobra, nic nie znaleziono. Panie. Ja wziąłem tą roślinę stąd? Nie wiem, już tak czasem łapię na szybko, że sam nie wiem. Czemu nie uderzasz? Ciekawe. Nie uderzać aporkiem. Ajajaj, jak tam zdrowie, znaczy zdrowie. Jedzenia pod dostatkiem, wody pod dostatkiem. Znaczy pod dostatkiem. Nie brakuje jeszcze. Zakładam, że w tym domku będzie ostatnia skrzynka z jakąś cudowną zagadką, która mam nadzieję sama się zrobi. Super emocje, bieganie od drzewka do drzewka. Takim mostem to chyba nie przechodziłem. Nie znaleziono. O, jest deska, bardzo ładnie. Nie wiem jak to jest, ale na 100 drzew jedna deska. O, dobra, może nie. O, niesamowite. Normalnie. Na farcie. Ty wariacie, na farcie. No, zobaczmy tutaj. Chyba się ściemnia. Mam nadzieję, że w nocy nie wyjdą dziwne ludzie. Zaraz. Tu zejdę i nie wejdę. Dobra. Jest, jakby nie patrzeć, noc. No super most. Szkoda tylko, że nie mogę z niego skorzystać. O, ale kwiatek. Właśnie, jeszcze kwiatków brakuje. Zapomniałem. A w końcu do tego autobusu udało się wejść? Po coś? Pewnie z Fernbusa ktoś. Dobra, w teorii byłem, ale nie byłem. Jaka tajemnicza mgiełka. Dobra, mamy roślinkę. Jeszcze jedna. Okej. Okay. Czyli tych mamy pod dostatkiem. Wszystkiego innego też już mamy okej. Okay. Jedna czerwona, dwa pomarańczowe. No i wpyte drewna. Wpyte drewna. Zaraz trzeba będzie się opić. O, jest i deska, dobra. To nie ten kwiatek. Ekscytująca wyspa. Nie wiem czasem, czy już byłem, czy nie byłem. Ile tych desek jeszcze? Kurde, dużo, niedużo. 5. Serio. Dobra. Kwiatków już.
kwiatki czerwone, mam teraz te pomarańczowe. Dobra, ale trzeba ten wszamać w coś. Dobra, czyli kwiatki, wszystko jest ok. Czyli zasadniczo tylko jedna skrzynka została i 5 desek. Spoko. Dobra, zjedz. Okej, i pijemy. I plastikowe butelki. Poleciały. W końcu trzeba zostawić, że to byliśmy. Znaczy, to już tak byli wcześniej ludzie, więc to, że plastikowa butelka została. Cóż to za dźwięk? Zaraz się okaże, że jakaś fala nadchodzi i się potopimy. Dobra, możemy przeanalizować takie różne rzeczy. Fajnie. Że coś tu było. Muzyka nastrojowa. Nic tu nie znajdziemy, widzę. Wejść się nie da. Dobra. Polujemy na kolejne drzewa. Chyba, że jakaś deska będzie po prostu samotnie leżała gdzieś. Idziemy w stronę tamtego ostatniego domku. Chociaż widzę, że tu jeszcze nie byłem chyba. Jest deska, bardzo dobrze. To jeszcze 4. Jeszcze 4 deski i będzie jakaś nagroda. Nie wiem jaka. Nie wiem, czy to byłem, czy mnie to nie było. Muszę sprawdzać. Zresztą i tak potem, jak będzie mi brakowało tej jednej deski, to będę biegał od każdego drzewa jeszcze raz. Liczyłem, że gdzieś mnie nie było. Ale to kurde głupie, no przecież to są drzewa, mam sikierę. Jak już chcesz te deski, to co za problem sobie je wyrwać. Dobra, widzę dzika. Dobra, jest deska, bardzo dobrze. Już coraz bliżej. Dzik mnie pewnie zaatakuje. No, to ja zaatakuję dzika szybciej. Zastanawiam się, czy cokolwiek podniosłem, czy po prostu wyświetla się, że mam pełne plecaki i dlatego nie możemy nic podnieść. W ogóle, w sensie. A ja tu byłem? Nie byłem. Jakiś taki... Nie, byłem? Jakiś tak mi zajeżdża, że tu byłem. Ale jak byłem, to nie wykopałem to skałki z tyłu. Trzeba to nadrobić, dobra. Zobaczmy. Te drzewa patrzyłem przed chwilą, czy nie? Dobra, pociesz mnie, gro. Jeszcze 3 deski. Tylko jaż. Okej. Czyli w zależności co się trzyma, to się otwiera albo nie. Super. A już powinienem się nauczyć to obsługiwać. Jakby to zacząć. Może tak. O, żarówka. Dobra, żarówkę przygarnę. Tak mi się wydaje.
To chyba jest to samo mięso. Najwyżej to wywalę. No ale żarówka, tak. Do czegoś się przyda. Dobra, to teraz szukamy desek. Panie kochane, szukamy desek, reszta jest kawek. I tyle. Jakieś mam takie déjà vu, że już tędy przechodziłem. Tak w sumie się zastanawiam. Gdzie nasza łódka jest? Dobra, jest deska, jeszcze dwie. Jeszcze dwie, trzymajcie kciuki. Będzie cudownie. Się dowiemy, cóż tu takiego za nagrodę się dostaje. Która nagroda wyglądająca jak łuk. Fajnie by było jakiś przydatny schemat dostać, cokolwiek. Otwierasz te skrzynki na takim zadupiu i żadnych schematów nie masz. Sztok. Nie wiem, ja bym to inaczej zaprojektował. Jak już otwierasz takie skrzynie, gdzie musisz się nabiedzić, to chociaż niech mają schematy przydatne, które ruszą fabułę do przodu. Ale cóż, to nie ja tą grę pisałem. Zresztą i tak mam wrażenie, że gościu tą grę napisał. Bo coś się nudził. Dobra, czy to jest ten most, którym nie udało mi się przejść? Kurde, już myślałem, że coś jest. Nie wiem, czy tu byłem. Ale i tak muszę te krzaki zbadać. Nawet kosztem tego, że nie wejdę z powrotem. Zawsze jakoś tam się człowiek doczłapie. Normalnie górol ze mnie niezły. Ale drwal słaby. Nie wiem, to na serio to coś jest w tych drzewach, czy to po prostu losowość? Okej, okay, jest deska, jest. Tu pewnie byłem, ale jeszcze raz przelecę. Zdaję sobie sprawę, że mogę po trzy razy te same drzewa sprawdzać. Dobra. Jeszcze jedna deska, ludziska, jeszcze jedna deska. I będzie gites majonez. Jeszcze jedna deska. Drzew coraz mniej. Zakładają, że jedno drzewo, jedna deska. Losowo. Dobra. Okej, zobaczmy. Cóż tu mamy? Weź tą deskę stąd, to nikt się nie dowie. Czy taka chata z niczym? Nie wiem, czy tu byłem. Wiedziałem, że zacznie się szukanie ostatniej deski. Deski ratunku. Najgorzej, że nie wiem. Byłem tu, nie byłem? Pewnie byłem. Ale i tak wolę sprawdzić. Ostatnia deska. Nie, no serio. Smuteczek będzie jak... Nie znajdę tej deski. Już kurde, bliżej nie mogłem być zrealizowania tego.
zadania. Pod mostem byłem, ale... Ale jeszcze się łudzę. Że może coś przegapiłem. Może gra losuje. Jakieś tam... ten... szanse na... Okej. Serio? 100 muszli za to? Jej! Super. Dla mnie bomba. Nawet nie mogę już podejrzeć. Dobra. Śmigamy na łódkę. Nie chcę się ten. A czemu jeszcze raz? Przecież już zrealizowałem. Co teraz za... Za każdy kwiatek ekstra będziemy mieć ten? Po 100 muszli? Dajcie jakiś kwiatek, jeszcze jeden. Dobra, żebym chętnie się ewakuował. W sumie wolałbym jakby levelek skoczył. Ciekawe. I co, ja za każdym razem dostaję 100 muszli ekstra? Ogólnie 100 muszli to nie w kit muchał, nie, ale... Czy on dodaje te muszle? Bo mi nawet nie wyświetla tych muszli. Dobra, tak czy siak, widzę, że całą jedną wyspę dzisiaj obskoczymy tylko. No ale przynajmniej plus jest taki, że udało się zrealizować cel poboczny. Teraz, gdzie ja łódkę zostawiam? Tam? Może jeszcze jakiś jeden kwiatek po drodze, panie, panowie. Dobra, zmykajmy stąd. No, zmykamy. Halo. Gro. Fantastycznie. Dobra, idziemy ten poddawać rzeczy. Zdobyczne. Kwiatków to nie. Tutaj gaśnica na dole zostawię. Baterie są tutaj. Okej, kamienie. To. Żarówka niech będzie. I tyle. Woda jest tutaj. No i gitarka. To rozumiem. Się testuje. Kwiatki to były chyba... tutaj. Moglibyśmy pomalować te sprawy, ale... ale nie. Tu jeszcze takie rzeczy zostały. W torbie. Mięso chyba było tutaj, z tego co widziałem. Dobra. Szkoda, że żadnych nasion nie mam, no ale cóż. Oddajmy tą siarę. Siara, siara. Gaśnica miałem na dole zostawić. Gaśnica, co tutaj się nie zmieści. Tu się zmieści. Dobra, idziemy coś
przemać. Niech będzie, że to należy nam się. Jak to Becia mówiła, po prostu to nam się należało. No i cóż, kończymy. Dobrze, że mamy namiary na kolejną wyspę, więc przynajmniej nie będzie nudów w następnym odcinku. Dodatkowo wydaje mi się, że jeszcze się namiary na kolejną wyspę robią. Że starczy akumulatora właśnie na taką tą. Szkoda tylko, że poziom nie wpadł, no ale cóż. Jest jak jest. Dobra, bo to już 51 minuta. Nawet jakbym chciał coś pobudować, to bez sensu by było. Myślę, że w następnym odcinku wpadnie 22 poziom. I będzie cool. Myślałem, że jakiś samolot. Ej, dobra, tutaj nie mamy co pies. To nam się rozwala. Może sobie zrobię dzidę. Tu się dzidę nie robi, ale na szybko zobaczmy. Tory. Co to jest tor? Na 22 poziomie będziemy mogli dywan zrobić. I zegar. I piec. W końcu. Okej. Gwoździe. 16 kamieni. Chyba powinienem mieć na spokojnie. No to tym bardziej fajniej jest ten. Przyczajnikowa się. 16 kamienia. Mam 50, 63 sztuki. Dobra. Jest fajnie. Tylko tą dzidę miałem zrobić. W sensie włócznie taką. A żeby to zrobić, muszę mieć tą i tą. Dobra. Rekin się już pokazał. O kurde, za dużo gwoździ zrobię. Okej, mamy dzidę. Nie to chciałem. Chciałem tak. Przesunąć to tutaj. Zrobić tak. W sumie zasadniczo to też moglibyśmy sobie hak zrobić. Nowy. Bo czemu nie? Okej. A to po prostu utylizować. I tyle. O, elegancko. Można jeszcze ewentualnie sobie parę strzał zrobić. Żeby gwoździ nie marnować. Kokos. A zjedzmy sobie kokosa na pożegnanie. W końcu. Gdzie one były? Te kokosy tutaj pewnie. To jest kokos? Tak. Okej. W sumie może jeszcze zobaczyć, jak to nam tam rośnie. Nie trzeba podlewać nic. Zielone są. One nie były już takie trochę bardziej wrośnięte? Okej, deszcz zaczął padać, bardzo fajnie. Wody nam napada. A roślinka się sama nie ten? Dokładnie. Dobra, to napijmy się. Aha, część kubek. Stwórz. Proszę bardzo. Świeża deszczówka. Tylko ciekawe, że taka deszczówka 15% nas nasyca. A ten. A jak se sami przygotujemy, to lepiej nas nasyca. Dobra, zjedzmy sobie. Aha. Wpyta to było. Ciekawe, co z tym wiatrakiem się robi. Dobra. Odbierzmy kolejną wiadomość. Starczy jeszcze na jedną. Elegancko, panowie i panie.
coś możemy stąd wywalić. Dobra, to będą namiary. Następny odcinek. Strona wyspy średnia. Okej, dobra. Zapisujemy. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka. Było nieźle, szkoda tylko, że sklepikarz nie podjechał. Mamy 500 do wydania. Liczę, że będzie miał kolejny akumulator. No i jesteśmy blisko kolejnego levelu, gdzie w końcu będzie można wybudować piec. Będziemy przetapiać miedź, żelazo i tak dalej, co powinno spowodować odblokowanie kolejnych fajnych rzeczy. No i miejmy nadzieję, że zbliżamy się już do końca tej gry, bo powiem szczerze, że już tak jeszcze 2-3 odcinki i będę miał już jej dosyć, ale tak mi się wydaje, że jeszcze właśnie te 2-3 odcinki i dobrniemy do brzegu w tej grze. Jakikolwiek by nie był ten koniec, jestem ciekawy, żeby go zobaczyć, zakładając, że w ogóle ta gra ma jakiś koniec. No i koniec ględzenia. Dzięki bardzo za obejrzenie jeszcze raz. I zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek. Przynajmniej będę się starał. Hej.